seksu, a dziś zaglądamy do naszego zaprzyjaźnionego psychiatryka, w którym przebywa m.in. Alinka. No i zobaczymy, czy ostatnie poczynania Jarka wprowadziły ją w lepszy nastrój i czy w końcu będzie ona mogła wrócić do domu. Bardzo byśmy tego chcieli. Bardzo. Tylko nie wiadomo, co Zaśka. I jak widać, jest też nowa domowniczka. Jak widać, mamy godzinę po 5:00 nad ranem. Jest piątek, a Alina już nie śpi. No, ma się, jak widać, o wiele lepiej. Jest dostojną matroną już w tym momencie. Myśli sobie o wszystkich ludziach, którzy jej pomogli przejść przez ten kryzys, jaki pojawił się w jej życiu. Trochę choruje, ale z innego powodu. Ma uciski w klatce piersiowej. Można powiedzieć, że śmiało jest ona już gotowa, żeby opuścić ten szpital. Co tam ci przeszkadza jeszcze, Alina? Już ja cię tu chwalę, a ty co robisz? Aśka też już idzie w jej kierunku. To co, wracamy do domu? Ja już jestem gotowa. Mogę w sumie jechać. Jaki masz poziom? Kochana córka. Okej, no nawet się zaprzyjaźniły, tak więc widać, że tutaj dzieje się już o wiele lepiej. Możesz, Asiu, iść się wykąpać. A spójrzmy jeszcze na nową domowniczkę, która pojawiła się w szpitalu z własnej woli. Jest to Halszka Cacko. Ona również ostatnio nie miewa się zbyt dobrze. Jest starą prostaczką. Została tak nazwana przez ludzi, z którymi mieszkała w takim hotelu dla nowo przyjezdnych mieszkańców. I dobrowolnie sama z siebie stwierdziła, że czuje się na tyle źle, że przydaje się pobyt w takim szpitalu, tak więc trafiła tutaj. Ona ma męża ogólnie i paru znajomych. Nawet jakąś tam pracę. Ale po prostu rzuciła to wszystko, bo zdrowie, jak wiadomo, jest najważniejsze. No dla nas oczywiście najbardziej ważną osobą jest tutaj Alinka, która stoi i chyba ona czeka, żeby przyjechała już po nią rodzina. Może sobie usiąść, dziewczyno, bo tak to ci nogi zmęczą. Wstał również nasz pan doktor. Może on sobie tutaj pojedzie na pięterko, bo tam jest też łazienka. Asia ze względu na swoją kondycję psychiczną ma zezwolenie, żeby pojechać już do szkoły. Przez ten pobyt jej ocena spadła aż do 2, bo nie zalicza żadnych sprawdzianów. Tak więc teraz nie wiem, czy ona nawet ma jakieś lekcje tutaj odłożone? Chyba nie, ona chyba ani razu nie była. Tutaj na dodatek zostało poniszczone krzesło. To właśnie przez Halszkę ona miała rozmowę z tym lekarzem. No i taki napad furii po prostu w nią wstąpił, że aż roztrzaskała krzesło. Asia, może zrobić siku, później Alinka sobie tutaj przyjdzie też do toalety. Ona może nawet odetka. No dobrze, już nie pieklij się tam. Sama na siebie krzyczy. Nie wiem, czy to jest do końca zdrowo. Panie doktorze, no. No kto się tak zachowuje? Tutaj trzeba skorzystać, tak? Przebrać się. Asia wyciąga coś z lodówki. Ona sobie chyba popija tą mleczko, co jej tak kiedyś smakowało. A nie, tym razem są świeżutkie warzywka. To też fajne, tylko buraków na surowo to się nie je, dziewczyno. No, mleczko jak widać, buraki popite mlekiem. A co tam? Może ona specjalnie chce to zrobić, żeby dostać jakieś biegunki w szkole. Ją zwolnią znowu do domu. A raczej do szpitala. Alina? Ona jeszcze starym zwyczajem zapisuje, co to się dzisiaj wydarza. Fajny ma długopis tak naprawdę. No. Myśli, że już wróci na stare śmieci. No i będzie dobrze. Nie udało jej się niestety odetkać tutaj tego kibelka. Ale może dzisiaj pokorzystać, słuchaj, z tego miejsca ostatni raz. Już wieczorem cię wyślą do domu. Pan doktor zobaczy, że z tobą wszystko okej. Pan doktor teraz sam się będzie leczył. Jak widać. A Halszka to co? Z nią też trzeba porozmawiać, panie doktorze. Witam, dzień dobry, ja tu leczę. Bardzo mi jest przyjemnie. Pani ma bardzo ładny kapelusz na głowie. O, dziękuję bardzo, jest pan miły. Czy on nie wpływa na pani poczucie własnej wartości? No pewnie, że wpływa, kochanienki, no przecież lepiej mi z tym. Jak się pomaluje i założę taki gustowny kapelusz? No to wygląda pani pięknie, co nie? Można się z panią zaprzyjaźniać, prawda? No tak, 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 to prawda jest. Ja tu mam nawet takiego przyjaciela mojego męża i ogólnie w hotelu, co tam się mieszkam, co nie, to się dogaduje. Ale coś ze mną nie tak. To dlatego pani tu jest u mnie. No właśnie. Pani miała jakąś traumatyczną sytuację w ciągu swojego życia? Może w dzieciństwie coś się wydarzyło? Nie, nie, absolutnie nie miałam takiej sytuacji. No to nie wiem, jak pani pomóc, ale się zastanowię. Coś tam Alina pichci? Nie, ona siedzi w wannie. Ale chyba przez to pan Majstero nie może się zająć kibelem, albo może, że ona już to zrobiła? Gdzie jest pan Majstero, bo widzę tylko auto. O, jest, przy windzie. Czy się winda popsuła? Okej, wydaje się wszystko w porządku, to fajne. Panie doktorku, przekąska, sok, a może by zrobić jakieś tutaj pożywienie, co? Dla tych, które jeszcze się ostały. No chyba jednak nie, dzisiaj to taka samowolka. Alina też miałaby chętkę coś zjeść. Jak widać, krzesło już zostało usunięte. Aż szkoda takiego dobrego krzesła. Aha, Szka sobie tam robi coś, co ma ochotę. Alinka już jest bardziej rozsądna, także może korzystać ze wszystkiego, z tych dobrodziejstw. Panie doktorze, usiądę obok pana. Wie pan, panie doktorze, dla mnie wyszło słońce. Naprawdę czuję się już tak promieniście. Fajnie się czuję. No pan doktor chyba się nie czuje dobrze, bo straci pieniążki za twój pobyt. No tak patrzę na panią i widać, że pani już lepiej się czuje. Tak więc, no, do domu dam wypis na wieczór. Okej, co nam pasuje? Pan Mariano tutaj sobie przywłaszczył gazetkę. Szuka ogłoszeń, może jakichś tam osób, które źle się czują, nie wiedzą, co ze sobą poczynić. On musi zapełnić ten szpital, żeby ktoś mu płacił. Alinka ma tylko problem ze swoim kaszlem i duszeniem w klatce piersiowej. Ale miejmy nadzieję, że jej to przejdzie, nawet ma chętkę, żeby posprzątać. Już jesień co prawda jest, ale może ona sobie tutaj przyjdzie na zewnątrz, pogląda fontanny. Już się dobrze czuje, więc docenia takie rzeczy. Pani Halszka? No, ona siedzi po prostu w książkach, coś tam pisze, coś tam czyta.
ale ona po prostu musi się sama zatroszczyć o swoje życie. Zwłaszcza psychiczne nastawienie. No takie piękne, naprawdę. Cudownie ta woda spływa. A teraz tak w górę, no to było po prostu piękne. Jak człowiek patrzy, się zachwyca. No ta fontanna to wygląda, jakby trochę nie działała, ale to chyba tak ma być, co nie? No i znowu niestety atak kaszlu. Alinka chciałaby... O, widać, że pani ma już napad. Wymyślona osoba w postaci najlepszego przyjaciela. Alina mogłaby podejść może do pani Halszki. Może sobie by troszeczkę pogawędkowały. Alina się cieszy na każdym kroku, że już wychodzi do domu i tyle. A, Aśka niestety. Radzi sobie nieco lepiej w szkole, ale i tak ocenę ma nie najlepszą 3 z plusem. Jeszcze przyprowadziła pan doktorowi kolejną pacjentkę, bo twierdzi, że ta dziewczyna jest też nienormalna. Proszę się nie bawić windą, pani Alino. Ja wychodzę. Alina ta szuka, gdzie ta Halszka? Halszka! Pani Halszko! No nie, no jeszcze muszę to zapisać. Po prostu Halszka nie reaguje na moje nawoływanie. Zachowuje się jak ogrodowy krasnal. Pani Halszko! No Halszka to ewidentnie ma swoje własne towarzystwo. Sobie zrobiła piłkę i to jej wystarczy. Halszka po raz kolejny... O Boże, to ona. Dobra, już. Czemu ty, Aśka, płaczesz? A pan doktor dlaczego się ukrywa? Co ty się dzieje w tym gabinecie? Boże, dziecko płacze, lekarz w ukryciu pod łóżkiem. Co ty robisz? Ty jesteś jakaś zaświrowana? Panie doktorze, to jest właśnie ona. Ona powinna pójść do tego psychiatryka. Wręcz podarek w postaci takiej dziewczyny, no właśnie. No, lubię pani rysować, bo jak tak, to tam jest taki kącik. No ja lubię, mogę rysować, umiem też nawet. Ale musi padać deszcz, to wtedy krople powodują szum. Aha, to takie ma pani pomysły. Ja to normalnie, po prostu. Mój talent wybucha na każdym kroku. No co pani mówi, pani nie jest jakąś znaną malarką. No nie. Panie doktorze, pani trochę zaczął obijać, szczerze mówiąc. Bo już nie ma krzesełka, to już co? Nie będzie badań? Nie będzie wizyt? Normalnie, dokupujemy krzesełko i trudno, i czeka pan na wizytę. Dziewczyny zaczęły oglądać telewizor. Jak widać, ta dziewczyna naprawdę nawet nie wie, że trzeba usiąść na krześle. A Asia powinna mieć rozmowę, a nie ty, Alina. Pan ma nowe już krzesełko, to się cieszę bardzo. Można przyjść tutaj na rozmowę, czy co? Nie, może się schowam za parawanem. Nie, pewnie Alina lepiej wyjść. Okej. Witam, panie doktorku, przyszłam na rozmowę, byłam dzisiaj w szkole. I jak tam, poznałaś kogoś ciekawego? Przyprowadziłaś jakąś dziewczynę? Tak, pomyślałam sobie, że ona jest taka zaświrowana, że się nadaje do tego szpitala. To nie jest jakaś moja najlepsza przyjaciółka, mam inną. Też ją dzisiaj poznałam. No to bardzo, to jest radosne, co mówisz. Myślę, Asiu, że też jesteś już zdrowa, także nie potrzebujesz więcej moich rad. Ale ładne mam krzesło, to musisz przyznać. Tak, przyznaję to. Panie doktorze, wiem, że ćwiczenia też dobrze robią na umysł, ale nie ćwiczmy może i przebierzmy się z tych ruchów. Pan doktor potrzebuje podać obiad. No i przygotuje dzisiaj spaghetti. Jest to danie, którym uczczą to, że większość osób ma się już lepiej. Alinka, gdzie ty tam leziesz? Do góry idzie się załatwić? Do toalety. Ale smutek ją ogarnia, że będzie musiała opuścić pana doktora. Jestem Halszka, jestem troszkę zaświrowana, a ty? Ja byłam. Co wy robicie, kobiety? Się przybliżają do ciebie, całują jakoś czy co? Tam Andres przyszedł łowić u nas ryby. Jestem prywatny. Haszce nagle też się zachciało do toalety, w momencie, kiedy Aśka o tym wspomniała. No pani Halszko, trzeba zaczekać! No, w końcu wychodzi. A Marian powraca do zdrowia. Mariano jeszcze przygotował spaghetti, tak więc proszę bardzo. On gości zaprosił. Wszystkich! Panie Marianie, no! Mówi pan, na kogo się sam tak robi. Co za lekarz mi się trafi? Alina ćwiczy, ale nie musisz tego robić w ogóle w zupełności, a za to pan doktor pozwoli ci ze swojego gabinetu zadzwonić do siostry, poinformować o dobre wiadomości przekazać. Aśka ponownie się kąpie. Chodź, ty zjesz jeszcze! Wiesz, że ty stajesz nogami na spaghetti? No, zaświrowana. Alina do Stachy dzwoni. No cześć, siostra, co słychać? Co się stało? Rozstałaś się ze swoim chłopakiem, partnerem życiowym? Przykro mi z tego powodu. Ale co z nim się stało? Siedzi, czy co? Aha, flirtował z inną dziewczyną. No widać, że Alina potrzebuje chwili prywaty, bo aż chowa się przy naszym słuchem. A pani Halszka rozmawia z Aśką właśnie o pogodzie, bo się w sumie za dobrze nie znają. A pan doktor dzisiaj w samotności je. No i taka to sytuacja. Stacha się rozstała z chłopakiem, przeprowadziła się. Ale ty, Alinko, możesz z powodzeniem nałożyć sobie spaghetti. Nie przejmować się przede wszystkim tym, bo po co? Aśka najedzona? Tak. No to możesz sobie coś tam porobić. Może przyjść pooglądać coś. No czemu ten Andrzej tu włazi? Co, ma jakąś poradę prywatną? Doktor zaczyna na prywatnych wizytach zarabiać? No idzie tu. Witam serdecznie, przyszedłem właśnie do doktorka. Ale proszę mi opuścić obiekt, to jest tylko dla prywatnych osób. Jak ktoś ma po prostu wykupiony pobyt. A nie, że tak z ulicy przychodzi, musi pan się umówić. Przede wszystkim nie korzystać z tego sedesu. Kto, pomyśli, że kto to potem za to płaci? Wiadomo, że ja pokrywam wszystkie koszty. Czy cokolwiek stanie, zatka się czy co? Halszka, ty nie ogarniasz, ty masz pokój u góry. Tu miała. Z takim właśnie postawionym przy łóżku zdjęciem dwóch starszych kobiet, nie wiadomo kto to jest dla nich. Alina przyszła tutaj, coś napuszcza wody jeszcze do zlewu, myła może ręce. No co z tym Andersem, on musi opuścić tą placówkę, tak? No także tego, żegnam osobiście i na razie. Słychać dzwonek,
Także Asia, możesz to odebrać. Już i tak jesteś wystarczająco zabawiona. O, proszę, jak ona biegnie, szuka kontaktu. Aha, Aśka przednio. Do doktora, tak, tak, łączę, łączę, kochanieńka. Nie wiem, jak długo to potrwa, bo on się chyba kąpie. No dobra, doktorze, twoja zmiana się zaczęła. Ludzie zaczynają mieć kłopoty. Asia postanowiła jeszcze zrobić przyjemność doktorowi i pozmywać. Aha, Aśka, no sikuje się, wcale nie idzie. Taki to jest rodzaj choroby. Halo, doktor Marian. Tak, witam, pani Martyno. Co pani znowu się przejmuje? Nie, jeszcze nie będzie padał śnieg. Nie, nie, to jest jeszcze dopiero jesień. Tak, to troszeczkę kosztuje ten pobyt, ale to naprawdę warto. Mogę dać namiary na referencje od byłych pacjentów. Przyjmuję w każdej formie i walucie. Tak, tak, to można też przyjechać na próbny tydzień. Boże, ta Haśka się zesikała. No, nie dość, że stara kobieta. Teraz płacze z tego powodu. No naprawdę, no problem psychiczny, ona ma jeszcze gorszy niż Alina. Alina to przy niej to pikuś. Dobra, Alinka, przebieraj się w normalne ubranie. Zjeżdżaj na dół, żegnaj się z doktorem, bo będziecie już po prostu wyjeżdżać. Panie doktorze, no trzeba pożegnać pacjentki. To już najwyższa jest pora. No, Aśka ostatni raz zagląda do tej lodówki. Haśka w dalszym ciągu nie zdecydowała się wykąpać, dopiero napuszcza wodę. Pan doktor jedzie na górę, ale ty masz pożegnać swoje pacjentki. Alina jest na tyle dobra, że ona nie zostawi tutaj Aśki, żeby sama była w tym szpitalu, tylko po prostu się nią zajmie. No i powrócą razem wspólnie do domu. Tak, tak, tak. Asiu, ostatni widok na to miejsce. Idzie chyba do doktora się pożegnać. A może po prostu przechodzi tędy. Pan doktor nawet nie zdecydował się, żeby pożegnać swoje pacjentki, a może spieszy do nich windą, ale one już są szybsze. Asia już pakuje się do taksówy. O proszę, biegnie pan doktor. No ja chciałem pożegnać to na razie. Doktor jeszcze patrzy, jak Alina wchodzi do taksi. No widać, że pomogłem. Także super po prostu. No i pani Jola, kierowniczka, naturalnie, że tak. Jedziemy do domu. A Marianowi tak bardzo się Alina podobała, że on teraz zasypia w jej łóżku i wdycha jej zapach, który pozostawia na poduszce. Dzięki za obejrzenie następnego, pa pa. A na sam koniec, jaka pozytywna wiadomość, Alina powraca do zdrowia.